Więc no, jeśli chodzi o Sergio Ramosa, Sergio Ramos jest jak najbardziej, był jednym z lepszych piłkarzy w historii Realu Madryt. Czy to jest prawda? Jest to prawda. Czy dał dużo Realowi Madryt? No kurwa, no za sam fakt bramki w Lizbonie nosili go na rękach, ale był to piłkarz i jest to nadal piłkarz bardzo konfliktowy. Bardzo konfliktowy pod tym względem, że on ma strasznie i to strasznie. I z drugiej strony ktoś powie, no tak, ale jeśli tam wygrywasz 4 Ligi Mistrzów, to możesz mieć. I owszem, już raz mu Real Madrid raz zrobił coś, czego nie robi, bo Real Madrid nie robi jednej rzeczy. Więc no, i on już robił coś takiego, jak mu się kontrakt kończył, że próbował tak sforsować to... do przodu trochę. Sforsować to, żeby ten, żeby dostać lepsze warunki i... Tu będziesz miał bicie zaraz. Więc raz już Florentino Perez, że tak powiem, złamał zasady, nagiął zasady. Tylko problem pojawia się w tym momencie, jeśli każdy piłkarz wyjdzie, uniesie się jego i powie, no ale jak to obniżka, nie? Jestem ważny. Tutaj bardzo dobrym przykładem był Luka Modric, bo inaczej, dla tych, co nie wiedzą, w Realu Madryt jest taka niepisana zasada, mianowicie gracze powyżej 30 roku życia w 99 przypadkach przedłużają kontrakt tylko na rok. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś podpisuje 5-letni kontrakt w wieku 36 lat i wiesz, i potem się musisz użerać z takim chłopem. Więc jest taka zasada. Na przykład Luka Modric bardzo fajnie to zrozumiał i podpisał kontrakt na rok. Czekajcie, tutaj. No, a Ramos próbował zrobić takiego playsa. Przyszedł Florentino Perez, bo z racji tego, że była pandemia, no praktycznie wszystkie kluby na świecie obniżały kontrakty. Wszystkie kluby na świecie obniżały kontrakty swoim zawodnikom, no bo nie ma wpływów z biletów z tego dnia meczowego. No i poszedł taki call, siemanko, obniżcie swoje pensje o 10%. No i praktycznie we wszystkich klubach to było stosowane. I przychodzi Florentino Perez do Sergio Ramosa. To są ogólnie już praktycznie publiczne informacje, bo większość z nich dzisiaj Sergio Ramos potwierdził. Tak, to do tej pory to wiesz, to były to, co zostało zlikowane do prasy. I mówią, obniż kontrakt o 10% i oferujemy ci taki sam kontrakt, jaki masz, o te 10% pomniejszony na następny rok. No i Sergio Ramos mówi, do momentu, kiedy nie podpiszemy kontraktu, nie godzę się na żadne obniżki, ja chcę kontrakt na 2 lata. Może być taki sam, bez tej obniżki 10%. Niech nie będzie zwyżki, ale kontrakt na 2 lata. No i Florentino Perez mu mówi, nie, kontrakt na 1 rok. I Sergio Ramos mu mówi w tym momencie, to planujcie następny sezon beze mnie. No i dostał informację z tego, co mówi. Do niego to nie doszło, no ale w prasie to było już od kilku miesięcy, że miał czas do końca marca, żeby się zdecydować na to, co mu Real Madrid zaproponował. Minął marzec, Real Madrid podpisał Alabę, który z Bayernu odchodzi teraz za darmo. Alabę podpisał. A Sergio Ramos, kurwa... No to spoko, to ja podpiszę ten kontrakt. No tylko, że już kontrakt nie był aktualny i dlatego Sergio Ramos odchodzi. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Sergio Ramos coś takiego robi, bo ostatnio jak podpisywał kontrakt te parę lat temu, to też tak było takie markowane na zasadzie odejdę do Manchester United, też były likowane jakieś niby rozmowy, coś tam i tyle. I z Cristiano Ronaldo było dokładnie to samo. Cristiano Ronaldo miał jeszcze 2 lata kontrakt i mówi do niego Cristiano, przedłużamy kontrakt. On mówi, chcę mieć taki kontrakt jak Messi. Messi zarabia 50 milionów na czysto. W Hiszpanii z tym prawem podatkowym, które jest, kosztuje to 100 milionów klub. 100 milionów, bo jest 50 dla ciebie, 50 podatku. I mu powiedział Florentino, że spoko, może mieć podwyżkę, ale nie aż tak dużą. On mówi, no to daj mi odejść z drużyny. No mówi, no spoko, jak przyniesiesz 100 milionów, to możesz odejść. Pomimo, że jego klauzura wynosiła miliard, to była taka antyszejkowa. Mogę ci przerwać na chwilę? No. Bo jesteś najlepszym graczem w tej bitwie. No wiem. Najwięcej demagogii. Bo muszę dużo mówić. No, i mówi...
I Cristiano Ronaldo, tam Jorge Mendes, jego menadżer przyszedł z ofertą Juventusu, oni mu to klepnęli, odszedł. I tak szczerze, była to najbardziej niezrozumiała decyzja w życiu, jeśli chodzi o takim piłkarskim, jaką widziałem. No bo kurwa, no legenda, Ramos był legendą, ale kurwa, poziom gry, jaki prezentował Cristiano Ronaldo w Realu Madryt, no kurcze, nie? Więc mi było bardzo przykro, ale była to jasna przesłanka do wszystkich. Nie ma nikogo ważniejszego od klubu i nigdy nie będzie. I nie będziemy też podpisywać na 5 lat emerytów. No i przeszedł sobie do tego. Przeszedł sobie do Juventusu. Oczywiście zanim tęsknimy, dostaliśmy Hazarda za te pieniądze, który no, jest jaki jest. No i tyle. A Ramos, tak szczerze, czy jest legendą? Jak najbardziej. Jeden z lepszych zawodników w historii. Ale bardzo często Ramos... miał totalny underperformance w meczach o stawkę, ile czerwonych kartek w meczach z Barceloną łapał, w meczach sezonu, czy po prostu jakieś dziecinne błędy mu się zdarzały. Wiadomo, jak każdemu, nie? Ale to nie było tak, że najlepszy piłkarz w historii i wyrzuciliście go z drużyny. Nie, on odchodzi przede wszystkim przez swoje ego i przez to, że był greedy. I myślał, że jest powyżej, że jest nad klubem. No i tak nie było, no. A tak osobiście... No kurczę, chłop ma 35 lat, ostatni sezon był pełen kontuzji, wystawił Real Madryt, żeby na kadrę jechać i pobijać rekordy, grając 5 minut w meczach towarzyskich, czy tam eliminacyjnych. No kurczę, no tak się nie robi, nie? Tak się nie robi. I mówi to jako osoba, która chyba najgłośniej krzyczała w swoim życiu, jak strzelił co po niektóre bramki. Bo ta Lizbona to tam chuj. Ale było kilka takich, nawet w Hiszpanii na czas doliczony, tak jak w Anglii się mówi, że to jest czas Alexa Fergusona, bo bardzo dużo Manchester United właśnie w ostatnich 10 minutach meczu strzelał bramek, to w Hiszpanii na doliczony czas gry mówiło się 90 i Ramos, czyli 90 i Ramos, bo on masakrycznie dużo bramek strzelił w doliczonym czasie gry. I to takich ważnych, nie? Na lewo ode mnie, lewo, nie tylko depresji. Więc tak no, to wykosiliśmy. Ja też dużo bejtowałem w ostatnich dniach, ale no kurczę, no... Szkoda Ramosa, wiecie dlaczego? Bo moim zdaniem można było nagiąć tą regułę tylko dlatego, że jeśli on chciał milion czy 2 miliony więcej, to można było mu to dać nie dlatego, że zasłużył, bo sytuacja jest jaka jest, tylko dlatego, że za 2 miliony nie będziesz miał, wiesz, za te pieniądze, które on chciał, nie będziesz miał zawodnika. Na tą to pozycję. Musisz za skałą schować się jak ja i patrzeć bardziej na lewo, żeby na dupę nikt nie wyjechał. Czy na tego T34-3.